Dzień dobry, witajcie. Na samym początku muszę Wam się przyznać, że ten odcinek miał całkowicie inaczej wyglądać. Wymyśliłam sobie fajny, tematyczny filmik, który myślę, że będzie miał duże zainteresowanie, ale do nagrania potrzebowałam Pawła pomocy. Tak się zdarzyło, że miał dzisiaj wolne, ale niestety Mija wycięła nam psikus, straszny psikus, bo pierwszy raz dostała mega histerii w przedszkolu. Krzyki i płacz, że ona tam nie zostanie, że ja mam jej nie zostawiać. Dzisiaj nagrywam na ulicy, więc będzie głośno. Że mam jej nie zostawiać. Myślę, że jest to spowodowane... O, mamy światło. Głównie spowodowane tym, że jakieś 2 tygodnie jedna z nauczycielek dostała awans i poszła po prostu inne miejsce, gdzie indziej do pracy. Druga nauczycielka się rozchorowała i niestety są 2 nowe osoby aż na zastępstwie. Sytuacja taka, że jeśli ktoś nie ma ani podejścia, ani emocji związanych z dziećmi, po prostu się średnio do tego nadaje, no to dzieci to szybko wyczują i nie chcą, wręcz nie chcą zostawać w przedszkolu, na tych zajęciach, na tych swoich klasach. Dzieci przychodzi coraz mniej, no i Mija po prostu stwierdziła, że nie, ona nie zostanie. Nie wiem, czy do końca dobrze zrobiliśmy, czy nie, że ją zabraliśmy z powrotem do domu, ale z innej strony, patrząc na nią taką płaczącą, to mnie się aż po prostu serce łamało. No i pewnie popełniłam błąd, ale wzięłam ją z powrotem do domu. No i stwierdziłam, ok, tamtego odcinka nie mam, ale nadal chciałabym dla Was coś nagrać, więc wzięłam kamerę, no i idę na taki zwykły, normalny spacer po Hollywood, można powiedzieć, że bocznymi uliczkami. Hollywood Boulevard, czyli Deptak z gwiazdami, jest w przeciwną stronę, a ja stwierdziłam, że trochę się przewietrzę. Może pogadam do Was, no i coś Wam tutaj pokażę z takiego zwykłego, normalnego życia. Oczywiście też nie mam pewności, czy ja będę do końca zadowolona z tego odcinka i z tego, co mi tutaj wyjdzie i co Wam będę pokazywać i opowiadać i czy w ogóle będzie co załadować na ten YouTube, także to się dopiero okaże. Ja tego w tym momencie jeszcze nie wiem, ale idziemy, tak? Zobaczymy, co słychać w środku tygodnia w bocznych ulicach Hollywood. Przewracam kamerę na drugą stronę, żebyście nie musieli tylko i wyłącznie mojej twarzy oglądać, no bo co to za atrakcja. Także chodźmy na spacer. Słuchajcie, to mogę powiedzieć, że są to takie zwykłe, normalne, jak już powiedziałam wcześniej, boczne uliczki w Hollywood. No i jak ktoś sobie wyobraża zawsze, że tu jest, jak to mówią, cud, miód, malina, no to niestety nie. Tutaj się toczy zwykłe, normalne życie mieszkańców Hollywood. No i jak możecie zobaczyć, przed nami na przykład wyrzucony materac, jak podejrzewam, w nocy mówi jakiś bezdomny na tym spać. Tu po przeciwnej stronie śmieci, no super atrakcyjnie pokazuje, ale jesteśmy tuż przed wjazdem na parking do sklepu. No i co Wam mogę powiedzieć? Niestety tutaj w tych rejonach często wokół sklepu po prostu śpią ludzie bezdomni. Tam widzę, że ktoś po drugiej stronie śpi. Jakiś czas temu wokół sklepu, w tym miejscu, gdzie jest to teraz wszystko wycięte, o, właśnie tutaj, były zwykłe, normalne krzaki, a przez to, że spali tutaj bezdomni i było mnóstwo porzuconego jedzenia, no to wyobraźcie sobie, że wiele, wiele razy spacerując tędy, czy nawet idąc do sklepu, no widzieliśmy szczury, tak? Zawsze słyszeliśmy, że szczury, no to może gdzieś tam w downtown, albo w ogóle popularne, Paweł wspominał o ogromnych szczurach z Chicago czy w Nowym Jorku, ale nie, u nas też są. Słuchajcie, mega popularna rzecz, czyli wszędzie na ulicach po południu wyjeżdżają food trucki.
Tam już mijałam jeden, tutaj widzę, że jest drugi. Co oni tu sprzedają, tego nie wiem, ale widzę, że panowie chyba jakieś swoje interesy załatwiają. Tutaj, a widzę jakiś grill i jedzenie. A, może i by było warto spróbować coś nowego. A my co? Idziemy na drugą stronę, myślę. No i słuchajcie, śmieci. Tak, śmieci jest mnóstwo i śmieci są dosłownie wszędzie. Moi rodzice generalnie, będący tutaj prawie miesiąc, stwierdzili trzy rzeczy. Trzy rzeczy na temat, no nie można powiedzieć, że Ameryki, no bo byli w Los Angeles i tylko w kilku różnych miejscach, ale generalnie powtarzali to wiele razy, że jest brudno, że jest drogo i że wszędzie, na każdym kroku, gdzie się nie odwrócą, to widać po prostu latynosów, tak? No więc tutaj mogę powiedzieć, tak, oczywiście rodzice mają rację. No i odnośnie tego, że jest brudno, to widzicie sami, jak wyglądają ulice LA. I wszędzie, na każdym kroku, ja nie będę, wiecie, z kamerą podchodzić, ale widzicie, że tutaj ktoś sobie śpi i cały swój dobytek ma ze sobą. I co by nie mówić, są takie rzeczy, które trzeba zobaczyć tutaj w Stanach na własne oczy, aby uwierzyć. Sami moi rodzice mówią, że kiedy opowiadają coś znajomym rodzinie, to nie wierzą im we wszystko, dlatego że o tym się głośno nie mówi. Tego po prostu telewizja nie pokazuje. Dochodzimy właśnie do salonu T-Mobile. Będziemy mijać salon T-Mobile. I przypomniało mi się, że nie dalej jak kilka dni temu, puk, puk, ktoś puka do nas do drzwi. Rzecz rzadka. Podeszłam, patrzę przez dziurkę w drzwiach, przez wizjer. Nie wiem, jak to się po waszemu mówiło. Pamiętam, że u mnie jeszcze babcia mówiła Judasz. Może to jakieś typowo małopolskie, krakowskie określenie. Możecie napisać w komentarzu. W każdym razie patrzę, jakaś kobieta, nie znam kobiety, mówię do Pawła, idź, otwórz, porozmawiaj z domokrążcą, dowiesz się, o co chodzi. Okazało się, że pani chciała nam, no powiedzmy sobie szczerze, wcisnąć 5G z sieci Verizon. Powiedziała, że będzie tutaj nowa wieża i jak ja usłyszałam nowa wieża, to oczywiście wyskoczyłam i pytam się, gdzie ta nowa wieża? No tutaj z 1,5 mili stąd, będzie świetny zasięg, nie będziecie mieć problemu z waszym internetem na kablu, a dlaczego nie chcecie, przecież to nie jest szkodliwe, bla 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 i tak dalej. Nie, dziękuję, nie jesteśmy zainteresowani i zamkam drzwi. Idę trochę pod słońce, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Tutaj słuchajcie, był zegarmistrz, taki zwykły, tradycyjny, ale widzę, że po zegarmistrzu może splajtował, trudno powiedzieć, dużo biznesów splajtowało w ostatnim czasie. Ciekawostka, bankomat uliczny, słuchajcie, to jest rzecz niebywała, w jakim on jest stanie i generalnie, jeśli będziecie kiedyś w Los Angeles, to odradzam korzystanie z takich byle jakich brzydkich, wolno stojących bankomatów, bo może to grozić utratą sporej sumy z konta. I jeszcze widzę jedną rzecz, oprócz pana z gitarą, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą, widzę robota. Słuchajcie, w mieście pojawiły się nowe, piękne, kolorowe robociki, które nazywają się Coco. Te roboty, powiedziałabym, że są trochę podobne do tych w Polsce. W Polsce są chyba jeszcze niższe i pamiętam, że ktoś śmiesznie nazywał je mydelniczki. A tak, to są nowe roboty. Ja generalnie powiem, że mnie chyba bardziej podobają się tamte, te pierwsze z oczkami, białe z oczkami, no ale jak widzicie, nie ma dnia, żebyśmy po prostu nie spotkali jakiegoś robota gdzieś na ulicy. Kolejna rzecz. Po drugiej stronie widzę restaurację z
zauważyliśmy z Pawłem, kiedy byśmy nie przejeżdżali, jest po prostu pusto. I to w wielu, wielu miejscach. Tutaj kolejna rzecz. Tutaj było słynne RDB LA, czyli mają nawet swój kanał na YouTubie. Miejsce, które zajmowało się odnawianiem, przerabianiem, tuningiem samochodów, malowaniem i tak dalej. Przenieśli się w inne miejsce, trochę dalej na Sunset. No ale można było tutaj zobaczyć naprawdę, jak to mówią, fajne fury. I wiele znanych raperów robiło sobie tutaj u nich samochody. I o ile dobrze pamiętam to, ale nie chcę przekręcić, ale wydaje mi się, że to byli po prostu Armeńczycy, bo oni się uwielbiają w takich samochodach. I dochodzimy do dwóch bardzo znanych, słynnych sklepów muzycznych na Sunset. Sam Ash i po przeciwnej stronie Guitar Center. Już Wam kiedyś o tym opowiadałam, że dużo sław takich jak Metallica, Aerosmith tutaj kupowali swoje sprzęty. A ja widzę przed nami kolejnego robota. I wspominałam również, że te bardziej mi się z oczkami podobają. Zaraz je zobaczymy. Gdybyście kiedyś zwrócili uwagę na takie brzydkie palmy, to też jest normalność w Los Angeles, dlatego że palmy są obcinane tylko raz w roku i wyglądają jak wyglądają, a ta to już chyba dawno nie była obcinana. I mamy robota. Hello, Juliet. Robot ma na imię Juliet i jest napisane, że jest on the way, czyli może się zawiesił i wraca na bazę na przykład po doręczonym posiłku z jakiejś restauracji. Ale tak jak mówię, te jakoś bardziej mi się podobają od tamtych różowych. Okej, idziemy dalej. Tutaj mamy jakiś Dodge stoi, to dla fanów motoryzacji. Tutaj jest hotel, dość również znany i popularny. Ja może jeszcze przejdę na drugą stronę i pokażę Wam coś koło tego Guitar Center. Ogólnie rzecz biorąc, głowę mam już przewietrzoną, także spacer mogę uznawać za udany. Jeszcze jedna ciekawostka. Widzicie, tutaj ma autobus napisane Go UCLA. To znaczy, że pewnie jakiś mecz się dzisiaj odbywa.
Często jest na przykład Go Dodgers napisane, Go Rams, kiedy grają. Także w ten sposób miasto wspiera drużyny, jakie tutaj lokalne mamy. No i co? Dochodzę z drugiej strony do tego sklepu z gitarami. Tu jest bardzo fajny, ciekawy, można powiedzieć taki trochę oldschoolowy grill bar. O, no zobaczcie, mimo zimy wszystko nadal u nas kwitnie. Widzę, że jakiś autobus, jakiś autobus wycieczkowy z Hollywood zatrzymał się tutaj, no bo to jakby nie patrzeć, jest atrakcja dla turystów. Oni im tam pewnie coś opowiadają właśnie o tych wszystkich sławach. Ja tutaj kiedyś spacerowałam na lajfie i wam to pokazywałam. Aczkolwiek możemy zobaczyć jeszcze raz. Kolejna ciekawostka z Los Angeles, rzecz, na którą mój tata nieraz zwraca uwagę, a mianowicie wszystkie rury od wody, od gazu, liczniki są normalnie, najzwyklej w świecie, wystawione na ulicę. Każdy może obejrzeć, podotykać, pogmerać przy nich, pokombinować i zawsze mówi, nie, w Polsce by to nie przeszło, u nas czegoś takiego nie ma, także jak widzicie, wszystko jest na wierzchu. Tutaj myślę, że to jest akurat woda i przeciwpożarowe, ale generalnie dla straży pożarnej. I tak to ciekawie wygląda, no bo tak jak tata mówił, w Polsce czegoś takiego nie zobaczymy. Co prawda rur, które chciałam wam pokazać, nie znalazłam, ale są kolejne liczniki. I tak jak widzicie, każda osoba z ulicy ma do nich dostęp. Tutaj jest akurat mniejszy apartamentowiec, więc mniej mieszkań, ale przyznajcie, czy mój tata ma rację, czy w Polsce tak wszystko jest na ulicy powystawione? Chyba jednak nie. Wracam jeszcze raz szybciutko do tematu 5G, dlatego że od pewnego czasu w całym mieście pojawiają się takie dziwnie wyglądające różnego rodzaju wieże. Czasem są to zmodyfikowane, dotychczasowe, czasem, tak jak tutaj widać, do latarni jest coś po prostu przyczepione, ale na co zwracam uwagę, zobaczcie, tutaj jest szyld, że jest przedszkole i wyobraźcie sobie, że właśnie koło szkół, koło przedszkoli, między budynkami mieszkalnymi, między dużym skupiskiem ludzi, tych wież jest po prostu najwięcej. A zanim zrobi się całkiem ciemno, to pokażę wam jeszcze, że mamy tutaj taką typową amerykańską rzecz, a mianowicie wyrzucanie niepotrzebnych, starych mebli na ulicę. To nie jest tak jak w Polsce, że gdzieś je tam trzeba wywieźć albo zbierane są w określonym dniu. Nie, tutaj ludzie po prostu wyrzucają. Widzę, że jest ta dwustronna tablica
dla dzieci. Z jednej strony na kredę, z drugiej na magnes, ale my nie potrzebujemy. Znam ludzi, którzy się umeblowali, można powiedzieć, na ulicy. Znam ludzi, którzy zbierają takie stare meble i po prostu nimi handlują. A wiadomo, że czasem można znaleźć tutaj naprawdę dobre jakościowo rzeczy, no i rzeczywiście na tym zarobić. I jeszcze jedna rzecz na koniec, żeby nie było, że rzucam słowa na wiatr. Kolejna napotkana na mojej drodze w bardzo niewielkim odstępie wieża. Ta wygląda trochę inaczej, ale jak widzicie, jest również między budynkami mieszkalnymi, także no, jak to mówią, jest jak jest i lepiej na pewno nie będzie. Kochani, dziękuję Wam za ten odcinek. Ja już wiem, że to nie jest to, co ja lubię, bo wiecie, że ja zawsze chcę być przygotowana, mieć wiedzę, coś Wam poopowiadać, coś powiedzieć ciekawego, ale jeśli to Wam się podobało, jeśli taki spontaniczny odcinek, taki mój zwykły spacer, wiecie, na przewietrzenie głowy Wam się podobał i chcecie więcej widzieć takich zwykłych, normalnych rzeczy z Los Angeles, to napiszcie to w komentarzu, to wtedy będę częściej tak wychodzić, raz tu, raz tam. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. Pa, pa.